od lutego tego roku branża kosmetyczna wrze w związku z nowym projektem ustawy o kosmetykach. Proszę nam powiedzieć, skąd się wzięła ta ustawa? Od lat było wiadomo, że ten projekt się ukaże i musi się ukazać, dlatego że rozporządzenie kosmetyczne jest aktem prawnym dla całej branży kosmetycznej w Unii Europejskiej. Natomiast każdy kraj musi doprecyzować pewne rzeczy albo opracować je we własnym zakresie, takie jak kary, takie jak organa kontrolne. I to jest właśnie ta ustawa. Na to czekaliśmy. Jakie główne zmiany wprowadza ta ustawa? Ja myślę, że to, co było bardzo szeroko dyskutowane i dyskutowane podczas ostatniej konferencji uzgodnieniowej, która miała miejsce 15 maja, i dyskutowane też wewnątrz branży, dyskutowane wewnątrz naszych firm członkowskich w stowarzyszeniu, no to są przede wszystkim opłaty, czyli kary za niezgodność z wymogami rozporządzenia kosmetycznego. I na pewno to jest kwestia języka dokumentacji. O tym dyskutowaliśmy podczas konferencji. A dlaczego te dwa punkty budzą takie największe kontrowersje? Mówimy o karach. Tak naprawdę, jak mówił Główny Inspektorat Sanitarny, te kary nie są po to, aby firmy zniknęły z rynku kosmetycznego, ale po to dla tych firm, taki ma to być straszak, dla tych firm, które rzeczywiście nie do końca trzymają się w ramach prawa i aby zaczęły się w nich trzymać. Skąd taki nagły bunt? No ja myślę, że to jest też jakieś doświadczenie GIS-u z rynku. GIS mówi, że kara ma odstraszać. No i tutaj oczywiście kara w wysokości 100 tysięcy myślę, że na pewno odstrasza. To jest bardzo wysoka kara. My jako stowarzyszenie postulowaliśmy bardzo mocno o obniżenie tych kar. I myślę, że podczas konferencji uzgodnieniowej część z kar dzięki dobrej woli naszych władz została obniżona i to jest bardzo duży sukces negocjacyjny. Czyli rozumiem, że firmy już nie mają się czego aż tak obawiać, tak? Bo dużo firm, które rzeczywiście starały się być fair, wszystko robiły tak jak należy, bały się, że rzeczywiście przez jedną drobną pomyłkę może się okazać, że będą musiały zapłacić karę, która może skończyć się tym, że firma przestanie istnieć. Kary są nadal wysokie, tak? I kara 100 tysięcy w momencie zagrożenia zdrowia nadal pozostała. Także obawiać się należy i ta kara jest po to, żeby odstraszać. Natomiast na pewno ideą władz nie jest to, żeby nakładać takie sankcje za jedną pomyłkę. Tak? Tutaj chodzi o świadome, powtarzalne działanie. Co z tym językiem dokumentów? Okazało się, że wszystkie dokumenty mają być tłumaczone na język polski. To również wywołało burzę. Dlaczego? W pierwotnej wersji projektu rzeczywiście figurował język polski jako język dokumentacji. My jako branża żeśmy się temu bardzo intensywnie sprzeciwiali, chociażby z tego powodu, że część danych, duża, ogromna część dokumentacji jest w języku angielskim. To jest język powszechnie zrozumiały w tej chwili, powszechnie używany, no język techniczny. Ja myślę, że Główny Inspektorat Sanitarny, Ministerstwo Zdrowia, nasi partnerzy, udało nam się przekonać ich podczas konferencji uzgodnieniowej. I w tej chwili wiemy, że w języku polskim będzie musiała być tylko i wyłącznie część B. Są też głosy, które mówią, jesteśmy w Polsce, dlaczego nie powinno być takich dokumentów w języku polskim? W bardzo wielu krajach uznawane jest przedłożanie władzom dokumentów w języku angielskim. To naprawdę jest powszechne. Proszę wierzyć, że w tej chwili ilość dokumentacji w języku angielskim technicznym jest tak ogromna, że tłumaczyć to wszystko na język polski to byłby ogromny koszt. Proszę sobie wyobrazić nieduże polskie przedsiębiorstwa, które eksportują muszą mieć dokumentację bardzo często w języku angielskim na zewnątrz. Tutaj ta dokumentacja musiałaby być w języku polskim. To jest naprawdę kosztowne i czasochłonne i myślę, że władze przychyliły się ku naszym postulatom, rozumiejąc sytuację. Czyli już nie cała dokumentacja, ale tylko część będzie musiała być sporządzana w języku polskim? Część A w języku polskim lub angielskim. W polskim oczywiście zawsze można. Natomiast tylko część B w języku polskim. W takim razie drugi etap ma się ku końcowi. Co dalej?
No, dalej czekamy na dalsze etapy procesu legislacyjnego, dlatego że ten projekt musi trafić do komisji sejmowych, musi trafić do komisji senackiej. My będziemy w tym procesie brali udział i tak naprawdę w tym momencie należy pamiętać, że wszystkie te uzgodnienia są na etapie projektu. One mogą być zmienione, także czekamy na ciąg dalszy również my. Czyli cały czas branża ma jeszcze głos. Cały czas branża ma jeszcze głos i cały czas branża musi głos zabierać. Dziękuję bardzo.